Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Poprzez Wieki i po raz kolejny widzimy się, żeby porozmawiać o kinematografii. Po raz kolejny opowiemy sobie o kolejnym filmie, który już ma status absolutnie kultowego i ulubionego przez bardzo wielu fanów historii i nie tylko. A ze mną znowu Jakub Ostromęcki. Siemanko. Dzień dobry. I tak, znowu będziemy mówili o tym, że jest świetna książka do kupienia. Książka nazywa się Skręcona historia, opowiada o kinie historycznym. No i na tym opowiada przede wszystkim o tym, na ile kino historyczne jest historyczne, czyli ile mamy przysłowiowego cukru w cukrze. A tutaj autor z wykształcenia historyk, nauczyciel historii, więc się zna. I dlatego dzisiaj poruszymy kolejny wątek, kolejny temat, kolejny film, który na mnie osobiście zrobił wielkie wrażenie i chyba nie tylko na mnie. Mówię tu o filmie z 2006 roku w reżyserii Zacka Snydera pod tytułem 300, opowiadający o bitwie pod Termopilami, gdzie 300 Spartan stawiło czoła najeźdźcom z Persji. Czyli no, wydarzenie na wskroś prawdziwe, tak? Przedstawione w sposób bardzo mocno komiksowy, bardzo ciekawy uważam. Jest to kolejny jakby przełom w kinematografii, jeśli chodzi o przedstawianie w ogóle tego typu kina. Serial Spartacus później uważam, że był naprawdę mocno tym inspirowany, ale jakby kino kinem. Na ile, powiedz mi, film 300 ma wspólnego z prawdziwymi wydarzeniami, które miały wtedy miejsce? No, oczywiście prawdziwe jest to, że była armia zombich perskich i pędzili na potworach. I pędzili na nosorożcach. To jest prawda, to jest podświadczone źródłowo, żaden historyk temu nie zaprosił. Sam byłem na ćwiczeniach. To, tak? Aha, byłeś? Tak, oczywiście, tak. W związku z powyższym przerabialiśmy, tak, nawet te tam DNA tych potworów, bo odkopali, nie tam. Nosorożców, no. Tak, tak. W związku z powyższym, no nie no, trzeba być, jak bardzo złą wolę, nie wiem, nie kwestia złej woli, ale nie ma chyba dorosłego człowieka, który wierzyłby, że armia perska zakładała trupie maski, tak, albo że to w ogóle jacyś zombie byli, tak, i że na potworach tam pędzili. Natomiast problem jest innego typu. To państwo, choć reprezentowało inny model cywilizacyjny zupełnie niż państwa greckie, nie było aż tak zwyrodniałe, jak to przedstawiono. No właśnie, bo w filmie to mi się kojarzy z takim trochę sposobem, taką dychotomią dobra i zła pod tytułem szlachetni Spartanie żyjący według prostych zasad, prostej moralności, bardzo męscy, odpartej kulturze na heroizmie, odwadze, na takiej jakby żołnierskiej dyscyplinie. Przez to prości, szczerzy i dobrzy, niosą kaganek wolności, tak, bardzo takie amerykańskie, bo oni walczą o wolność wszyscy. A z drugiej strony cywilizacja perska, która kapie od zbytków i od przepychu, jest potężna, jest jakaś taka kusząca tym swoim, można powiedzieć, no, zmysłowością, jednocześnie mroczna, oparta na ucisku, cierpieniu, wyuzdana, gnijąca od środka, tak? No i właśnie, i to tak mi to przypomina osobiście świat Warhammera, czyli to Imperium, tak, i to chaos. Siły chaosu, tak? Tak, no, tak? Pierwsze moje skojarzenie. No i właśnie pytanie, na ile Persowie inni od, już nawet nie mówię od Spartan, czy od Greków w ogóle, na ile ta cywilizacja była taka właśnie wyuzdana, gnijąca od środka, albo po prostu inna? Znalazłbyś, to było, słuchajcie, to było gigantyczne państwo. Od Morza Egejskiego do rzeki Indus, od Kaukazu do Oceanu Indyjskiego znajdziesz tam, jak będziesz chciał, poszukasz, znajdziesz miejsca pełne zepsucia, ale... Nawet w Polsce znajdziesz. Tak, ale... tak, tylko trzeba, no tak, bo pod odpowiedni adres, tak? Jest, dokładnie. Natomiast... no tutaj... Oj tam. Ale pod panowaniem perskim były też państwa greckie, państwa polis, tak? Poleis, przepraszam. I tam... do pewnego momentu, wiadomo, że w pewnym momencie Persowie zaczęli promować ustrój oligarchiczny lub tyrański akurat, bo takim bardziej pasowało, ale co do takiego codziennego życia, Grecy tam rządzili po swojemu, więc i to jest bardzo ważne, w armii perskiej znajdziesz też Greków. Aha. Tak? Jako najemników. No tak. Może nie konkretnie akurat w tej bitwie, tak? Ale w armii perskiej jak najbardziej. Więc przesadzone jest to, ta kreacja Persów. Było to państwo obce na pewno w dużej części Grekom, tak? Nie gwarantowało takiego stopnia samostanowienia, jakie miały państwa greckie, tak?
Ale żeby przeportretować jako takich degeneratów, to jest to gruba przesada. Zresztą w Iranie tam były gigantyczne protesty przeciwko temu filmowi. A, no to nie dziwię się. Tak, że to jest film propagujący amerykański imperializm. Jest to kompletna bzdura z drugiej strony, tak? Bo Snyder ma po prostu zarobić pieniądze. To jest jego rola, tak? A nie realizować jakąś agendę rządową. Natomiast reakcja z kolei Irańczyków była cokolwiek przesadzona, no bo nagle u nich się obudził duch miłości do Imperium Perskiego, tak? No przecież mówmy się, dzisiejszy Iran, a Persja to jest jakby... Tak. Ten szach to się w grobie przewraca, ale zapachlawi do dzisiaj. Ale no dobrze, a w takim razie kim był Xerxes? Królem Persji, królem królów. No, nie był łysy, tak? Miał dosyć długie włosy, brodę. Kolczyki pewnie byśmy tam znaleźli. W ogóle moda perska chyba raczej była brodata, długowłosa i tak dalej. Ale nie, no bez przesady, żeby pokazywać go jako takiego degenerata, to nie. No dobrze, a to w takim razie spójrzmy na przeciwną stronę konfliktu. Spartanie. Jak w tej Sparcie naprawdę było? Ile w tej wielkiej wolności, o którą oni walczą, było w faszystowskim państwie, umówmy się? Sparta jest państwem niewolniczym, tak? Jest państwem trzymającym chłopów niewolników, gdzie elementem szkolenia młodego żołnierza jest wyprawa raz na jakiś czas przeciwko helotom, żeby po prostu ich pomordować, żeby za bardzo nie obrośli w piórka. Helotom, czyli niewolnikom, chłopom niewolnikom. Więc nie, to znaczy oni mogli szczycić się wolnością, aczkolwiek o to oczywiście mniejszą niż w innych polis greckich, tak? Wygłaszania opinii przecież na apeli spartańskiej były zupełnie inne, te inne realia polityczne niż w Atenach. No właśnie, czy nie było to demokracja na wzór ateńskiej? Też nie, absolutnie nie. No, dobrze, czy w takim razie mówimy o tej dyscyplinie spartańskiej i o tej armii spartańskiej. Czy oni rzeczywiście mogli być tak fanatyczni, jak są przedstawieni w filmie? Co do tego nie ma wątpliwości, tak? Czyli to jest prawda. Jakościowo to było wspaniałe wojsko. Właśnie, aczkolwiek oczywiście nie występowali w bitwie półnago tak, żeby pokazywać kaloryfer, tak? No tak, właśnie uzbrojenie z tamtego okresu też było trochę inne, chyba trochę na wzór greckiego hoplity normalnego, no był normalny pancerz. Tarcza chyba była z symbolem lambda, czyli to był ten symbol, którego używali. Tak. I z tego, co się orientuję, miecz spartański był bardzo krótki. Tak. Przypominał taki dzisiejszy trochę bagnet. Tak. Nawet, no podstawową bronią była włócznia, tak? Tak. I było nawet, zdaje się, zachowało się jakieś pismo, w której syn, idąc do wojska, mówi matce, że ma krótki bardzo miecz, a matka radzi synowi, to musisz bliżej podejść do przeciwnika. Tak. I teraz w filmie pada bardzo kilka ciekawych dialogów i tekstów, które podobno są prawdziwe, tak? Czyli jakby paradoksalnie ten komiksowy film, jeśli chodzi o przedstawienie właśnie Spartan, no, ma dużo wspólnego z rzeczywistością. Posłaniec perski mówi, że nasze strzały, mamy ich tyle, że przesłonią niebo i w tym momencie Spartanie mówią, to walczymy w cieniu, tak? Czy to miało miejsce? To, czy ktoś w czasie bitwy to powiedział, nie wiemy na pewno, natomiast relacja z tamtych czasów wyraża się w podobnym duchu. Czyli jest to zapisane. Jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Drugi tekst, który pada, który podobno też jest autentyczny, to jest: Persowie krzyczą, rzućcie broń, a Spartanie mówią, to chodźcie ją weźcie. Jest to też prawdopodobne. Mogło być te słowa wypowiedziane, bo występują w kronikach. Występują tak w źródłach. A w takim razie, dobrze, a król Leonidas? Kim był, jakim był człowiekiem, z tego co wiemy, tak, walcząc pod Termopilami, jak na tamte czasy był już człowiekiem stosunkowo leciwym, bo był już po 50, no to jak na dzisiaj nawet, jak na żołnierza, to już jest sporo, tak, a on wtedy dawał radę nieźle, tak, to tak. Kim on był dokładnie, jaki był, czy był taki, mógł być takim człowiekiem jak z filmu? Zwróć uwagę, że w filmie on nie zajmuje się bieżącą polityką, tylko głównie dowodzeniem na polu walki. No tak. I tym się zajmowali królowie spartańscy. Po prostu? Tak, tak. A to kto rządził podczas ich nieobecności? Geruzja. Geruzja, czyli Rada Starców, tak? Eforowie mieli więcej do powiedzenia. Aha. I znowuż tu w filmie są jako tacy jacyś takie półdemony, prawda? Tak. No to byli normalni ludzie z dużą władzą, tak? Budzili respekt, ale
nie można powiedzieć, żeby to byli jacyś obrzydliwi geronci, tak? Oni tam oblizują tą wyrocznie, tak? No bez przesady. No. Czy takie wyrocznie tam też miały swoje miejsce i czy mogły doradzać? Delfach była najsłynniejsza, tak? Tak. Ale nikt jej nie lizał, no bez przesady. Kto cię wie, jak tam, kto tam ich wie? No dobrze, a wątek, gdzie przebywa poselstwo i powiedziane jest tam jasno, że zamordować posła jest to największa w ogóle potwarz i największe bluźnierstwo, po czym nasz główny bohater mówi this is Sparta i daje mu kopa. To jest fikcja, tak? Aczkolwiek w czasie tych wojen grecko-perskich zdarzały się sytuacje zabijania posłów. Tak rzeczywiście bywało. Bywało. Czyli nawet tak. Bywało tak. Natomiast tam jest inna sprawa, czy Gorgo, królowa, mogłaby się tak publicznie udzielać, jak wtedy. Zwróć uwagę, że... Mówimy o królowej granej przez Lina Headey, która... Cokolwiek nie patrzy, teraz widzę Cersei Lannister, tylko jeśli chodzi o nią, ale... I teraz tak, zwróć uwagę, że w pewnym momencie Leonidas szuka publicznie akceptacji u niej, patrzy na nią, co ma zrobić, ona kiwa głową. Wtedy on dopiero tego frontkika sprzedaje posłowi perskiemu. Gruba przesada. Kobieta spartańska wpływała na politykę zakulisowo, tak? Czyli tak zwanymi umiejętnościami miękkimi. Natomiast no, nikt by nie pozwolił, żeby publicznie w zgromadzeniach... To nie wikingowie, nie? Nie, no tam też, znaczy bywały sejmy, tak, wikingów, ale no to wikingów też tak nie było, to był też świat męski, tak? To, że kobieta u Germanów w ogóle miała więcej praw niż kobiety w świecie śródziemnomorskim, to nie znaczy, że można ją porównywać do dzisiaj do sufrażystek albo do feministek. No tak, no to jakby zupełnie inne realia. Dobrze, a w takim razie sama bitwa, tak? No bo jest to legendarna bitwa. Pod Termopilami teraz stoi wielki pomnik Leonidasa. I śmieci się walają co rojurosz tam. Tak? Tak, no. Tak. Jak się nie powiedziało, to oczywiście z kosza się wysypuje. Tak. Idea sięga śmietnika. No tak. No dobrze, ale no jest... Ale wiesz, to jest faszysta, tak? No więc generalnie dobrze byłoby. No tak. No dobrze, ale tak, jesteśmy pod Termopilami, jedna z najbardziej chyba sławnych i epickich bitew w ogóle w dziejach zachodniej cywilizacji. Czy Spartan faktycznie było 300? Było więcej. Więcej. Natomiast zwróć uwagę, że... Ilu? Co widzisz? Kilkuset. Kilkuset. Tak. Czyli 300 to jest taka liczba umowna, tak? Tak, fajnie brzmi. Tak. Zwróć uwagę, co widzisz w czasie tej bitwy. Gdzie oni stoją? Pamiętasz między to? Dwiema skałami w dużej mierze. Oni strzegą przejścia. Tak, tak. A czym co było? Czego oni bronili? Przejścia między morzem a wzgórzami. Tak. Byłeś tam kiedyś pod Termopilami? Nie, nigdy, nie, jeszcze nie. Więc teraz tak, masz tam z jednej strony zbocze, które jest strome, no ale to nie jest pionowa ściana, tak? No i z drugiej powinno być wtedy morze, tak? To jest przesmyk, to jest rodzaj szerokiej dosyć plaży, tak? Jak szerokiej, tak na oko? No tak, żeby ustawić tam falangę. Po prostu, tak? Czyli na kilkaset osób się zmieści. Ale to jeden szyk był, tak? Tak, tak. I tego przejścia, to była gościniec, który idzie wzdłuż morza do Aten, tak? Oczywiście na tym, dosyć zawijasami takimi, tak? Bo taka jest linia brzegowa. Ale to nie jest tak, że jest jakiś wąwóz, w którym się ustawiają Grecy i Persowie chcą go sforsować. No bo jeżeli by tak było, to by ta pozycja została po prostu, oni po prostu by ją obeszli, tak? No właśnie, bo tam mamy... Obeszliby wąwóz, tak? Tak? Bo ja nie mówię o tym obejściu, które się dokonało w rzeczywistości, to o co innego chodzi. Natomiast jeżeli Grecy broniliby się w wąwozie, a droga do Aten szłaby prosto wzdłuż morza, to by po prostu tych Greków zostawiono, tak? No tak, na zasadzie obejście linii Marzinota. Tak, blokujcie, siedźcie sobie, tak? My tam zablokujemy wam, nie wiem, trzy razy więcej zostawimy, żeby was blokowali, pójdziemy dalej na Aten, tak? To jest przejście między morzem a górami, które nie są pionowe absolutnie. Zresztą później w dalszej części filmu rzeczywiście na szczęście ci Spartanie są już na czymś, co przypomina plażę, a nie między dwoma pionowymi skałami. Znowuż mamy, jeśli chodzi o bitwę, ten sam grzech co zawsze. Na początku jest fajnie, jest szyk, tak? Falanga, tarcza przy tarczy. Wszystko. A potem się to rozbija. A później są oczywiście pojedynki, tak? Jeden na jednego, bo ty jako widz, ty się musisz identyfikować z bohaterem, tak? No tak, tak. Któremu oczywiście w pewnym momencie spada hełm. Do końca chciałem to powiedzieć. Tak. Pierwsza rzecz, to się bohater idzie do finalnego pojedynku. Albo go zrzuca wściekły. Tak jest, to musi być zrzucenie hełmu spektakularne. Musisz przy oglądać, a ten zły oczywiście może być tam zły jest bez twarzy, zły nie ma twarzy, złego tak się po prostu punktuje. Persowie mają zbroję,
pancerze, natomiast pancerze lepiej powiedzieć. No a ci oczywiście półnadzy, biceks na wierzchu, kaloryfer klata, tak, zrobiona fajnie. Zresztą umówmy się, czy trening spartański powodowałby taki przyrost masy mięśniowej. A czy oni nie są przepakowani? Oni są tak proporcjonalnie raczej zbudowani. Ale byli to ludzie, no to był wojownik bardziej suchy jednak. Czyli taki zasuszony żelasty bardziej niż dopakowany. Jak to powiedział jeden... Waga lekka w MMA coś bardziej tak pasował, a nie crossfit. No i jak to powiedział jeden z żołnierzy Gromu, nadmierna muskulatura ogranicza sprawność fizyczną. Oczywiście. No to jest prawda, tak? No i teraz jest pytanie, jak przebiegła ta bitwa, to znaczy wiemy, że oni polegli wszyscy, tak? Czy wszyscy polegli? Jeden dotarł i powiedział, że ten, no dobrze, ale w takim razie to jak miało to wpływ na zatrzymanie armii perskiej? Spowolniło jej postęp, tak? Po prostu, tak? Oni jeszcze przeszli mimo wszystko, Bitwa pod Artemisją jeszcze była, która zniszczyła dużą część floty, tak? Natomiast sens tej trzymania tej straceńczej pozycji jak naprawdę był, tak? I teraz pytanie, czy to bardziej Antyńczykom się przysłużyło, czy bardziej Polis na Peloponezie? No to są niuanse, tak? Ale ta obrona miała sens. No to teraz takie pytanie, które może nasuwa się, tak? No bo tak, świetnie zorganizowane państwo, miasto, Sparta, najbardziej efektywne w polu w tamtych czasach. I wiemy, że taki styl w ogóle zarządzania ludźmi sprawdzał się na wojnie. Na ile on funkcjonował i sprawdzał się w cudzysłowie w czasach pokoju? I w takim razie co sprawiło, że Sparta nie podbiła reszty terytorium całego i w zasadzie nie przetrwała, tak? Masz na myśli terytorium innych państw greckich? No. Nie potrzebowała tego. Nie chciała. Czyli nie chcieli tego zrobić. To było państwo stworzone po to, żeby dać ziemię pewnej przewidywalnej liczbie żołnierzy. Aha. Tak? I po to czyli takie państwo, obóz wojskowy. I badacze twierdzą, między innymi Ryszard Kulesza, tak mi się wydaje, że to o niego chodzi, są zgodni co do tego, że ta armia bardziej służyła temu, żeby utrzymać w posłuszeństwie helotów, niż po to, żeby podbijać inne państwa greckie. Znaczy Sparta dokonała podboju dużej części Peloponezu i w pewnym momencie stwierdziła dość. Większej ilości ludności nie jesteśmy w stanie steroryzować. Skutecznie. No tak. Więc steroryzujemy to, co mamy. I liczba tych obywateli ma być w miarę przewidywalna po to, żeby tym obywatelom można było przydzielić działki ziemi. Okej, a to w takim razie jeszcze tak, bo mi się jeszcze przypomniała jedna rzecz. Wracając do samych Termopili w ogóle, tam jest bardzo ciekawa postać w filmie garbatego żołnierza, rzeczywiście który zdradza. Czy taka osoba była? Był garbaty rzeczywiście? Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Tak? Natomiast był to zdrajca, który znał lokalne warunki, pokazał armii perskiej przejście naokoło, no akurat wąwozami, tu się zgadza, tak? I przełęczami, grzbietami górskimi i zajście częścią wydzielonego oddziału perskiego tego szyku spartańskiego od tyłu. Tak rzeczywiście było. Czyli paradoksalnie, film, który jest w swoim aspekcie wizualnym totalnie komiksowy i odjechany, można powiedzieć. No i w kwestii realiów takich politycznych też. Ale w kwestii samej jakby historyczności samego konfliktu zbrojnego i tego, co się działo tam i postaci, no to jest całkiem wierny oryginałowi, paradoksalnie, prawda? Tak. A co się stało bezpośrednio po bitwie pod Termopilami? Jak dalej Sparta sobie poradziła z najazdem perskim? No nie musiała sobie radzić, dlatego że flota perska zostaje, jak wiemy, wszyscy zniszczone pod Salaminą. Po prostu. Tak. Okej, mamy króla Leonidasa i mamy jego żonę, tak? I mamy scenę bardzo, no, dosyć namiętnego seksu. I jak to wyglądało, tak? Bo jakby sprawy seksualności, wsparcie są, no, może się podśmiechujki robić, ale są dosyć ciekawe, bo tam, z tego co wiem, podstawową komórką społeczną nie była rodzina, tylko oddział wojska, tak? Czyli ci ludzie, no... Ze wszystkimi konsekwencjami. Życia małżeńskiego i tego, że bardzo wielu młodych mężczyzn jest skoszarowana bardzo długo razem i nie mają innego wyjścia, tak? Więc jak te sprawy tam mogły wyglądać, rodzinne i nie tylko? Na 100% nie wiem.
wiemy, tak, jak takie zbliżenia wyglądały, natomiast pytanie, czy aż tak namiętnie, raczej nie, dlatego że znamy te urywki tego, w jaki sposób dochodziło do inicjacji młodych spartańskich żołnierzy, to były zbliżenia dosyć prymitywne i zwierzęce jednak. Aha, tak? Czyli tak i raczej, młody, niedoświadczony, bardzo napalony. Takie, tak, stosy siana, krzaki, oliwki, gdzieś tam szybko, tak. Tak jak na festiwalach muzycznych dzisiaj, tam, młodzież. Tak, tak. Czy to prawda jest, że w takim razie spartańskie kobiety goliły się na łyso? A widzisz to w filmie? Nie. Ja wiem, co były krótko, z książek inaczej, tam było. Były krótko ścięte. Aha. Krótko ścięte, bo one też... No też uprawiały sport, tak? Mm-hmm. Taki był wymóg państwowy, musiały to robić. Musiały rodzić zdrowych wojowników. No tak. W związku z powyższym były krótko ścięte, natomiast czy łyso, to mogłaby się jakaś pewnie zakazu nie było, tak? No tak, okej. Tak, ale jest to mało prawdopodobne. Mamy wizerunki spartanek uprawiających sport, tak? Mm-hmm. Ale nie walczyły jako żołnierze. Nie, absolutnie, tak? One miały być wysportowane, natomiast... uprawiały zdecydowaną większość dyscyplin tych samych co chłopcy, za wyjątkiem walki zbrojna broniostro. No dobrze, a w takim razie to się mówi wprost o praktykach homoseksualnych w wojsku spartańskim. Czy to jest takie podejrzenia nas dzisiaj, że takie mogło być, czy to po prostu było normalnie, jak był sankcjonowane? Musimy sięgnąć do takiego gigantycznego opracowania Maru, historia wychowania w starożytności. I w skrócie można by powiedzieć, że mogło dochodzić, tak, w takich sytuacjach, w sytuacji, kiedy starszy żołnierz uczył wojaczki młodszego, tak? Ale nie musiało, tak? To był związek natury emocjonalnej. No, tak, po prostu. Nie musiał się przeradzać w cokolwiek cielesnego, jak cytuję tutaj właśnie Maru. No tak jak powiedziałeś, chłopcy, czy też dojrzewający mężczyźni stłoczeni w koszarach, tak, różne rzeczy mogą się dziać, tak, tego typu. Natomiast pamiętajmy o tym, że był państwowy wymóg posiadania rodziny, tak, normalnej żony i potomstwa. A teraz pytanie właśnie, no znowu w filmie mamy pokazane, że jest różnica między rolnikiem, farmerem, a żołnierzem, który jest uczony od małego, nawet ta scena na początku, jak ten mały chłopiec jest wypychany i on z tym wilkiem próbuje walczyć i tak dalej. Czy to sławne spartańskie agoge, czyli to wychowanie, tak, na żołnierza, czy ono było aż tak brutalne, jak się o tym słyszy? Czy to było tak, że ten najsilniejszy przeżywał, a reszta tam szła do piachu, czy to... No, jeżeli to nie było tak, że reszta szła do piachu, bo by się pozbawili wtedy rezerw, tak? No tak. Było brutalne, kompletnie do zaakceptowania z naszego punktu widzenia dzisiejszego, tak? Takie wychowanie. A co, jak na przykład wyglądało? Co to, szkolenie i wychowanie wtedy? To znaczy sport i szyk, tak? I przede wszystkim głodzenie, bo to jest bardzo istotne. Znaczy bardzo trudno w filmie jest pokazać, że ktoś jest głodny, prawda? No to. Jak to zrobić? Natomiast ci przyszli żołnierze musieli wykonywać pewne zadania na głodnego, tak? Mhm. Wiadomo, w każdej wojnie jest często tak, że zaopatrzenie nawala. W związku z powyższym oni musieli być przyzwyczajeni, że tak się stanie i wykonywali te zadania na głodnego. Byli przyzwyczajani do znoszenia bólu fizycznego, tak? Więc zadawano im rany i co ciekawe, wraz z degeneracją Sparty degenerowało się też agoge, tak? Które zaczęły się ograniczać właśnie, albo też zbyt dużą wagę kierować na tortury, czy też na zadawanie, może nie tortury, tylko zadawanie bólu przyszłym żołnierzom, po to, żeby ich przyzwyczajać do tego. Wiemy, że Sparta w IV wieku jest już cieniem swojej dawnej potęgi. Dlaczego? Została pokonana przez Teby. Wychodzi na to, że 300 jest filmem najbardziej odjechanym ogólnie pod względem realiów, ale jeśli chodzi o samą chronologię bitwy, jest dużo bardziej wierny od Braveheartu, porównanie do bitew pod Sterling i Falkirk. No i tutaj mamy bitwę wiadomo jaką, natomiast w Gladiatorze jest to bitwa kompletnie fikcyjna, tak? Więc pod względem takich podstawowych, zupełnie podręcznikowej wiedzy, za wyjątkiem tej wpadki z wąwozem, no to Termopile rzeczywiście miały miejsce, tak? I rzeczywiście była to próba powstrzymania przeważających sił przeciwnika, wykorzystując przewagę terenu. O. Tak? Natomiast jeśli Państwo chcieliby poczytać o innych
filmach w tej książce, no to nie skupiałem się tylko na starożytności i średniowieczu. Mamy ładnie reprezentowaną II wojnę, mamy Szeregowca Ryana, mamy Listę Schindlera, filmy zupełnie niebatalistyczne, jak Katyń na przykład. Mamy sporo z XX wieku, jest też, znalazła się też Zimna wojna, czyli Pluton i Dziewiąta kompania. A tak w ogóle, to gdybyście mieli ochotę posłuchać jeszcze o jakimś filmie, który znacie, lubicie i zastanawiacie się, ile ma wspólnego z historią, to piszcie w komentarzach. Czemu nie? Można zrobić większą ilość tego typu odcinków. A na razie polecamy Wam bardzo serdecznie książkę. I co tu dużo gadać. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli się podobało. I jak zwykle zapraszamy na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.